I powstała konieczność, czy zaistniała konieczność wprowadzania korekt na całej sieci transportu zbiorowego. Projekt maszynizacji, który był zaplanowany, uwzględniał tą inwestycję, natomiast, tak jak mówiłem, ze względu na brak środków nie mógł zostać wprowadzony. Dlatego też na bazie tego, czym dysponujemy, czyli budżetem na rok 2012, no, zmuszeni byliśmy do wprowadzenia takich zmian, które zarówno zaspokoją potrzeby wynikające z uruchomienia nowego połączenia, jak również wprowadzą korekty na całej sieci transportu zbiorowego w Krakowie. I generalnie, jeżeli chodzi o wielkość pracy przewozowej, bo tutaj są największe zarzuty kierowane pod naszym adresem, że uruchamiamy połączenie, nie zwiększamy nic. To nie jest tak do końca, ponieważ jeżeli chodzi o pracę przewozową w przypadku linii tramwajowych, ona zostanie zwiększona. Natomiast w zamian za to oczywiście nieznacznie zostanie zmniejszona praca przewozowa na liniach autobusowych. Generalnie zmiany poszły w tym kierunku, żeby zapewnić jak najlepszą obsługę transportową miasta w godzinach, kiedy występują największe potrzeby przewozowe. Czyli najwięcej, że tak powiem, komunikacji będzie w godzinach szczytu porannego oraz szczytu popołudniowego. I to będzie znaczna poprawa w stosunku do tego, co jest na dzień dzisiejszy. Natomiast po godzinach szczytu, czy w międzyszczycie tak zwanym, ta komunikacja będzie kursować nieznacznie rzadziej niż obecnie. Natomiast oferta, która zostanie zaproponowana pasażerom, spokojnie wystarczy, żeby potoki, które występują właśnie w tych okresach międzyszczytowych oraz we wszystkich godzinach porannych oraz popołudniowych, były zaspokojone. To jest układ, który na pewno będzie obowiązywał przez cały rok 2013. Tutaj już zmian żadnych nie będzie. Na pewno w przyszłym roku projekt, duży projekt maszynizacji nie będzie wprowadzany, ponieważ na dzień dzisiejszy budżet jest zbliżony do budżetu na rok 2012, nawet delikatnie mniejszy, natomiast stawka przewozowa w istotny sposób wzrosła. Tak więc najbliższa zmiana, która ewentualnie by nas czekała, związana właśnie z dopasowaniem już tego układu do potrzeb, z odświeżeniem całego systemu, mogłaby nastąpić dopiero 1 stycznia 2014 roku, o ile będzie taka potrzeba, bo tak naprawdę te zmiany, które tutaj proponujemy, no już wprowadzają i tak dosyć sporo zmian, które no wynikają między innymi z potrzeb mieszkańców tak naprawdę. To one, te zmiany, które tutaj proponujemy, czy decyzje o podjęciu czy tam zmian przebiegów pewnych linii, no były poparte też między innymi o ten materiał, który był zbierany od mieszkańców na etapie projektu marszutyzacji, jak również na etapie konsultacji z dzielnicach, które się odbywały już po oddaniu tego projektu w ubiegłym roku. No nie było mi dane w nim uczestniczyć, natomiast no spory materiał z tych wszystkich spotkań z Państwem, ze wszystkimi dzielnicami jest. No i też na bazie tego to opracowanie zostało wykonane. To tak ogólnie, natomiast no jeżeli chodzi o samą dzielnicę, nie wiem, czy Państwo się zapoznawaliście z tymi materiałami, które Panu Przewodniczącemu przekazywałem, czy... To wszystko jest właśnie dzisiaj będziemy... po to, żeby była... No, zarząd się zapoznał, żeśmy rozmawiali, ale mamy świadomość, że zaprosimy Pana tutaj, wszystko jest pokazywane po to, żeby można było ewentualnie pokazywać. Dobrze. Palcem i ewentualnie odpowiadać na pytania. Dobrze. Szanowni Państwo, no, nie powinniśmy tego robić, tak jak to zrobimy za chwileczkę, czyli ograniczę się tylko i wyłącznie do samej dzielnicy. Natomiast no, to są problemy, które Was dotyczą, to są linie, które przejeżdżają przez Państwa teren. Dlatego też no, odniosę się w pierwszej kolejności tylko i wyłącznie do tych zmian, które w sposób bezpośredni będą dotykać dzielnicę 16. Natomiast jeżeli pojawią się jakieś pytania, no, to będziemy sobie już tutaj dokładnie poszczególne kwestie wyjaśniać. Od razu mówię, że te linie, które tutaj wskażę, to są zarówno te, które jeżdżą po terenie dzielnicy, jak również te, które przejeżdżają przez jej, czy po przebiegu jej granic.
I teraz tak, jeżeli chodzi o linie tramwajowe, które w dzielnicy 16, czy mają jakikolwiek kontakt z dzielnicą 16, będzie to wyglądało następująco. Linie 1, 5, 9, 14 i 21. To są linie, na których nie nastąpią żadne zmiany. Chodzi o trasę, czy o częstotliwość? Chodzi o trasę i chodzi o częstotliwość. To pan wcześniej mówił, że nieznacznie radzi poza godzinami szczytu, tych linii nie dotyczy, tak? Nie dotyczy między innymi z tego powodu, że mam jedynkę, która jest linią. Generalnie, jeżeli chodzi o linie tramwajowe, to wzmocnienia będą tylko w przypadku kilku linii. Jedna z tych linii też między innymi w sposób dotyka dzielnicy 16, ale do tego zaraz dojdziemy. Czyli 1, 5, 9, 14, 21, to będą linie, na których zarówno trasa się nie zmieni, jak również częstotliwość. Rozkłady jazdy oczywiście ulegną pewnym korektom. No, wynika to już z tego, że w zasadzie wszystkie rozkłady jazdy będą nowe, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. Jeżeli chodzi o tabor na tych liniach, tutaj też właśnie tutaj będzie dosyć istotna zmiana w przypadku tych linii, które wymieniłem. Na linii 14, czyli już Państwo doskonale wiecie, będą na linii 114 będą kierowane najnowsze bombardiery. To już ma miejsce w tym momencie. Sukcesywnie, jak będą oddawane kolejne wagony, będą na tą linię wprowadzane. Tak docelowo cała ta linia będzie obsługiwana najnowszym taborem. Linia 10. Linia 10 będzie miała korektę trasy. Znika generalnie z osiedla Piastów, linia 10. Będzie to linia, która połączy Pleszów z Łagiewnikami. W nowym przebiegu linia będzie kursować częstotliwością 20 minut przez cały tydzień. Dokładnie tak samo jak w tym momencie linia. Obniżyć osiedle Piastów, bo się zastanawiam, jakie tam linie filtry. W zamian za linię, z prawej strony jest numer tramwaju, ale to nie jest. W zamian za linię 10, której nie będzie na osiedlu Piastów, zostanie wprowadzona linia 52. Jest to linia, która będzie łączyć dzielnice Nowochódzkie z centrum. 52. Zamiast 10. Ona tak naprawdę do Poczty Głównej będzie jeździć dokładnie po tej samej trasie co 10 do tej pory. I będzie to linia... Z Piastu. Bardzo prosto, jest to wydłużenie obecnie istniejącej linii 12, która jeździ z Gruczaju do Wieczystej. Linia ta będzie wydłużona do osiedla Piastów. Numer 52 z tego wynika, że będzie to linia, która będzie kursować w godzinie szczytu porannego do południowego co 5 minut. Natomiast w pozostałym okresie co 10. Kolejna linia, linia 16. Tutaj będzie korekta trasy. Do placu centralnego z Miszczejowic będzie jeździć bez zmian. Następnie w dalszej części będzie jechać aleją Jana Pawła II do Kopca Wazie. Przez cały tydzień częstotliwość 20 minut. Linia 17 zostaje zlikwidowana. No i linia 52, o której już mówiłem wcześniej. Od kiedy wprowadzicie Państwo? Od 17 listopada w godzinach porannych wyjedą tramwaje na nową linię z nowym rozkładem jazdy. Będzie to za linię 17? Nie. Proszę? Nie wstawimy za linię 17? A pod co? No pod obiekt, tak. No będzie oczywiście, linia 16. Ale ona już w takim razie schutał linia będzie łączyła Miszczejowice czy z Hutą. Żadna bezpośrednia, to zależy, która. 21 będzie iść pod kombinat, więc ona będzie łączyć. Zależy o jakiej części tutaj rozmawiamy w tym momencie. Nie pod bramę. 21 jest pod bramę. 21 się nie zmienia w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o 17, linia, która w tym momencie funkcjonowała, istniała dla samego istnienia tak naprawdę. Linia, która w ogóle nie powinna jeździć z taką częstotliwością, jaką jeździła. Połączenie będzie utrzymane, ono nie znika, natomiast z osiedla Piastów wyjazd w kierunku tam Alei Jana Pawła czy Centrum Pompom Zon będzie bardzo wygodne. Będzie to zrealizowane z przesiadką z linii 52, która jeździ co 5 minut i co 10 po godzinach szczytu. A autobusowe linie? Już przechodzimy do linii autobusowych, natomiast jeżeli chodzi o tramwaje, to jeszcze to proszę od razu pytać. Do tramwaje. Tak.
Ile jest linii tramwajowych w Krakowie? Obecnie czy po zmianach? Nie, obecnie. 26. A po zmianach ile będzie? Nie o to mi chodzi, tylko mi chodzi o to, wie pan, że numer 52 czy 60 czy coś, to tak jest przeważnie w zespołach piłkarki. Taką, co sobie akurat sobie 26 czy 16 czy 56. Nie można linię zostawić w spokoju od 1 do 26, tyle linii jest, tylko będą. Dlaczego są takie dwucyfrowe? Z tego powodu, że przyzwyczajenie ludzkie to druga natura. I chcieliśmy ponumerować linię od 1 do 22 i był święty spokój, tak. Natomiast to budzi ogromne emocje. Dlatego jakie? Też właśnie związane ze zmianą numeru. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że tam, gdzie się da, albo gdzie linia nie zmienia znacząco swojego przebiegu, albo wcale, zostawimy dokładnie te same numery. Natomiast linia 52 dlatego, ponieważ jest to linia kursująca co 5 minut. Wynika to między innymi też z tego, że mamy linię 50 na dzień dzisiejszy, która też w nowym układzie będzie kursować co 5 minut. Podjęliśmy decyzję, żeby wyróżnić te linie, które są częstotliwość, mają taką... I kolorami można by było wyróżnić. No nie, no nie, nie. No ja, no ja. No tak, to jest... Proszę, trasa 52. A teraz widzi pan, 16. Po co ta 16 tam jedzie na ten kopiec? To była 16, to był taki tramwaj pierwszy, który wie, 16 jedzie na Warcowni. To było 100%. I z Huty pracują w Hucie, ale kto z Krakowa pracuje na Warcowni, jedzie 22? Po co? To 22 dać tam na kopiec. Czy jaki to jest sens w ogóle dawać jakikolwiek tramwaj na kopiec w Andy? Tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnego celu podróża. Na kopiec, żeby go nie przyjeżdża samochodem. 100% to nie ma żadnej dyskusji. Kopiec w Andy to jest koniec świata, mówiąc wszystko. Ani wyjść, ani wyjść. Natomiast pamiętajmy o tym, że tak się składa, że na kopcu w Andy jest pętla zawrotowa. Niestety w rejonie kontrolnego tramwaju po prostu zawrócić nie może. Więc proszę o tym pamiętać. Na bardzo mi też zakręci. Proszę. Ale nie pojedzie przez kątą zonę. Jest 21 i wszyscy czekają cały czas na 21. To jest dywan. Chciałem się zapytać, dostałem odpowiedzi. Połączenia są zapewne. Znaczy ja mógłbym się jeszcze włączyć do tego, co pan tutaj mówi. Pan też tak mówi, że po co ta 16 do tego kopca Wandy. Ale sobie pan teraz się postawi w sytuacji mieszkańców, którzy właśnie mieszkają przy Alei Jana Pawła II, gdzie ta 17 by zniknęła i zostały ta sama 10. Wtedy byłoby wszyscy tam piątka już nie idzie? Ale mówimy teraz o odcinku plac centralny kopiec Wandy, gdzie ta 16 jedzie. Pan pyta, po co do tego kopca Wandy? Właśnie po to, żeby obsłużyć ten ciąg na Alei Jana Pawła II. No to piątka obsłuży, piątkę wsiądzie. No to popatrzmy z innej strony. Nie, przepraszam bardzo, 15. To właśnie, co z 15? 15 znika. Jako numer znika, natomiast... Natomiast Pleszowa do Dworca Głównego będzie iść pod nazwą 10. A czy to nie lepiej w takim razie zrobić tą linię od razu do Pleszowa, a nie pod kopiec Wandy? Przecież to jest bez sensu, to żaden punkt. Będzie wtedy też przejeżdżać koło kopca, a będzie więcej ludzi dowozić na cementownię. Może by było lepiej, proszę pana, tylko tak się składa, że do Pleszowa potoki są znikome już na dzień dzisiejszy. I zdawanie tam kolejnej linii tramwajowej tylko po to, żeby kilka osób dojechało w sposób bezpośredni, byłoby zwykłą niegospodarnością, bo musielibyśmy niestety tych kilometrów tak straconych szukać w innej części miasta, tam są potrzeby realne. Tam ludzie nie dojeżdżają z tych terenów Socie. Tam dużo ludzi nie dojeżdżają. Ale się żalili, że jest brak połączenia. Ciebie polidują do jazda w autobusu z tramwajami. Ale się działy tylko kwestia tego, że ludzie żalą się, ci tak zwani zapleszowscy, jeżeli chodzi o komunikację miejską. My jako zarządzający komunikacją miejską od kilku miesięcy już prosimy dzielnicę 18, żeby w tej kwestii się spotkać, tą kwestię rozwiązać. My jako zarząd nie chcemy podejmować decyzji w tamtej konkretnej materii, ponieważ nie znamy do końca potrzeb tych mieszkańców. To jest temat tak mocno lokalny, na którym powinna się właśnie powiedzieć... Ale znaczy, dzielnicy też mieszkańcy po prostu mają tam dobór. Te linie, które są w tym momencie, naprawdę oferują aż za nadto efektę. To po prostu nie ma dużej grupy potrzeby, którzy dojeżdżają. Panie dyrektorze, czy w ogóle ta dyskusja nasza może coś tam poprawić, czy raczej to już jest zapewnione? Tylko pan
przedstawia, że tak będzie koniec do widzenia. No to będzie od 17 listopada. No to. Czyli po co to jest? Ja myślę, że spotkaliśmy się po to, żeby tutaj pewne rzeczy przedyskutować i wyjaśnić, prawda? Bo to nie jest tak, że zostało to narysowane palcem po prostu i potrzeby pasażerów przede wszystkim nie były brane pod uwagę, no bo to jest najważniejsze przy planowaniu sieci połączeń w transporcie zbiorowym. Ja może panie dyrektorze uzupełnię, dlatego że ja może nie chciałbym, żeby państwo odnieśli wrażenie, że my rozmawiamy o czymś, czego się nie da poprawić. Ja bym chciał jednak skupić się na tym, że jeżeli nie można czegoś poprawić, to staramy się zrozumieć, bo niekoniecznie to, co jest, jest złe. I teraz ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy część ludzi nie rozumie zmian i nie wie, jakie są ewentualne konsekwencje pewnych rzeczy, bo ruszenie jednego klocka, prawda, burzy całą inną strukturę, bo wiadomo, że torów jest, a mam prośbę, żebyśmy razem nie mówili wszyscy, tylko po kolei. Że ja śledząc niektóre rzeczy, które są związane z tworzeniem, przykładowo tutaj nawet sieci komunikacyjnej, wiem, że jeżeli się coś zmieni w jednym miejscu, konsekwencje są tego w innym miejscu. Tory są takie, jakie są, ulice są takie, jakie są i trzeba się w końcu na coś zdecydować. Ja uważam, że nie mam takiej wiedzy, jak też pan dyrektor, ale staram się zrozumieć, o co chodzi, na czym polega poprawa, co nam to da, żeby móc później dyskutować, bo wiadomo, że zmiany w komunikacji nie są zrobione z dnia na dzień. One były, rozumiem, przygotowane przez ileś tam czasu, prawda, żeby to wszystko wprowadzić. Ludzie, którzy nad tym się pochylają, spędzili wiele czasu na to, żeby zbadać różne potoki, różne inne rzeczy, o których my możemy nie mieć pojęcia. I wydaje mi się, że mając tych ludzi tutaj przed sobą, możemy skorzystać z ich wiedzy. Ja wielokrotnie dostawałem informację, że komunikacja miejska w Krakowie naprawdę nie była zła. Oczywiście trzeba ją poprawiać ze względu na to, że się Kraków rozbudowuje i trzeba uzupełniać pewne rzeczy. A zmiany mają to do siebie, że zawsze no, ktoś jeździł jednym tramwajem przez całe życie i nagle musi się przesiąść. Wesław, ty nie przekonasz mnie, że 16 lat na Kopiec, a dlaczego nie jedzie tam? Ja teraz możemy to palcem pokazać, którędy jedzie, a którędy jeździło, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, prawda? Od urodzenia jeździła 16 lat. Ja rozumiem, ale nie od urodzenia, że tak powiem, były jakieś inne obiekty, które są po innych trasach. Można to prześledzić, to co było mówione odnośnie 16. Bo ja rozumiem, że 16 można prześledzić, tylko nie wiem, dlaczego jest niewyraźne. Trzeba zaostrzyć. Ja to jeszcze dodam, że tak naprawdę jest bardziej ostro? Zmiany gruntowne na sieci transportu zbiorowego w mieście takim jak Kraków, czyli bardzo dużym mieście, powinny być wprowadzane co najmniej raz na 10 lat. To, co pan tutaj mówi, że jeździło od urodzenia. No owszem, no jeździło. Linia 132 też jeździła zapewne od urodzenia. I wszystkie będą dopiero się kapną, jak przejadą pod No właśnie. Kiedyś to była jedna z najważniejszych linii autobusowych. Drogi na pamięć wsiada do tramwaju. To jest że pan poruszył tylko 32, bo to też... Linia, która kursowała jeszcze jakiś czas temu, co 6 minut, nie 4, nie lat temu jeszcze. W tym momencie nie ma potrzeby, żeby ta linia kursowała nawet co 10 minut. Wieńczyc, tak nomen omen, bo mówimy tu o połączeniu tramwajowym z kombinatem. Czy było mierzone potoki w godzinach porannych w kierunku centrum administracyjnego? Tak, dzisiaj były mierzone. Mamy wyniki. Na linii 21 między piątą a 8 w godzinach ruchu komunikacyjnego na linii 21 około 60-70% napełnienia. Punkty maksymalne. Natomiast na linii 16 największe były przed godziną 6 rano i wynosiły one 40%. Także no... Znaczy, rozumiem, że pan tam nie był, tylko jakiś... Pracownik.
Dlatego, że akurat dzisiaj byłem, proszę mi uwierzyć, wsiąść do tramwaju 16, był problem. Ekstremalnie. Naprawdę trzeba było mieć szerokie łokcie i pomimo tego, że najmniejszy nie jestem, nie siadłem. No ale na jakim odcinku, szanowny panie radny? Proszę pana, w miejscu, w którym przesiadamy się, czyli w domu handlowym, dom handlowy Wanda. No właśnie, tak. No właśnie, tylko to dlaczego? Dlatego właśnie koło domu handlowego Panda zarówno nie 21, jak i nie 16 przejeżdża. W Kucie dobrze zarabiają i jeżdżą teraz na chodzi. Wszyscy chcą się dostać do pracy. Proszę mi uwierzyć, że to jest tak, że ten to jest połączenie tak zwane główne tutaj w tym temacie akurat dla zarówno dla mieszkańców Wieńczyc, co akurat nas interesuje najbardziej, czyli właśnie przystanek dom handlowy Panda. I to połączenie. A tutaj, ja rozumiem, bo akurat w Krakowie nie używam komunikacji zbyt często, natomiast jeżeli jestem w innych miastach, to używam i zdarzają się przesiadki, ale naprawdę z całym szacunkiem nie możemy porównywać możliwości przesiadek w Krakowie do jakichkolwiek innych metropolii w Europie. No dlatego, że na przykład mam doskonałe doświadczenia z Wiedniem, gdzie tam przesiadka trwa naprawdę tak, że trzeba się spieszyć, żeby się przesiąść, natomiast tutaj spokojnie można iść na zakupy i jeszcze będziemy czekać na tramwaj. W przypadku Smacherów wieku się osobistą nie zgodzę. Zielone torowiska, Karony, nie wiem, ale kursowanie za 20 minut. No właśnie chcemy od tego powoli odstępować. Między innymi z tego powodu też likwidujemy linię 17, która kursowa co pół godziny, z której praktycznie nikt nie korzysta. Straciliśmy cenne pieniądze na pracę przewozową. Ale tu nikt nie ma pretensji do 17, wie pan, to słusznie, ale dobrze, że 17 poszła. Mówimy cały czas, wie pan, będzie to przyszło, tam linii 16. 17 super. Szanowni Państwo. Proszę pana, jeżeli chodzi o 22 i 16, to ja panu powiem, że 22 od centrum nikt nie jechał na warcownię, natomiast 16 jechali. Szanowni Państwo, monitorujemy sytuację cały czas. I w miejscach, które tak naprawdę ta zmiana musi dotyczyć. Dlatego też dom handlowy Wanda jest naprawdę najgorzej dobranym punktem do sprawdzania potoku na tej linii. Gorzej wybrać nie można. Naprawdę, mieszkańców, którzy wsiadają zazwyczaj na przystanku dom handlowy Wanda i nie są w stanie robić wsiąść. No po prostu nie mają pieniędzy. Ja obawiam się akurat na blisko jedynie nie zwracałem uwagi, bo na nim nie czekałem. Natomiast się obawiam się, że blisko jedynie wygląda to bardzo podobnie. Bo co jest? Panie radny, każdy poczekaj mający po prostu rodzinie szczytu porannego. Na 90% linii zdarzają się sytuacje ekstremalnego przeciążenia pojazdu. Ale to są jeden, maksymalnie dwa kursy. Proszę o tym pamiętać. No, chciałbym, żebyśmy mieli w godzinie szczytu porannego. No, nie doczekamy się. I teraz linia 52. Linie przebieg linii 52, jadąc po kolei ulicami do Świata Piastu. To przez dom Hipokratesa, dom handlowy Wanda, rondo Kocmyrzowskie, rondo Czyżyńskie, aleje Jana Pawła, rondo Mokilskie, dworzec główny, poczta główna, Starowiśna, Ditla, rondo Grunwaldzkie, Kapelanka, ciekawe, czy to jest Borka Fałęckiego pracuje w Kucie, chociaż jeden człowiek. A nie powinna być na linię 10. Ten B2 leci. Pusty. Tak? Oczywiście. No badanie się robi na proszę. Ludzie do Wieńczyc dojechali na przykład do Łagiewnik, to będą musieli 52 się później gdzieś przesiąść. To znaczy, to akurat ja będą mogli się przesiąść. Wydaje mi się, że to jest nawet nie głupi pomysł, bo tam leży, kampusy są, prawda? I o tym i tak dalej, więc może w Skuty też studiujesz tam.
będą mieć bezpośredni dojazd, może to też nie jest długi szybki dojazd. Dlatego mówię, że tam, ja tam kiedyś chciałem się dostać i nie było czym się tam dostać do programu. Natomiast przesiadka, osoby, które chcą dojechać. Ja jeżdżę 3 razy w tygodniu autobusem 114. Tak? Z Siewnej ulicy aż na kampus. Ale osoby, żeby dostały się do łazienika, ale w przypadku pojęcia go, pojedynczego biletu, na szczytu nie Wybór ludzi, jeżeli chodzi o bilety, jest ogromny. Dlatego też, żeby sobie powiedział, przelicie czas. Ja rozumiem, że możecie mieć łatwo się odpowiadać. W tym przypadku może być tak, że będzie trzeba dwa bilety na Ja w imieniu chciałabym ludzi niepełnosprawnych powiedzieć. Mają ciągle jakieś problemy z wsiadaniem. No i niektórzy motorniczy w ogóle nie wysyłają tych pomostów, więc byśmy bardzo prosili o zwrócenie uwagi, żeby tak motornicy, bo człowiek wchodzi o lasce, nie dojdzie do niczego prosić. Żeby automatycznie przy przystankach wysyłane były te wózki. To jest, szanowni państwo, obowiązek każdego prowadzącego. Jeżeli pojazd jest wyposażony w platformę, którą się wysuwa, który drzwi? Pierwsze. Pierwsze. Zazwyczaj w drugich drzwiach platforma się znajduje, ale nie we wszystkich pojazdach. Bo nie wysyłają. No bo w tej kwestii trzeba się zgłosić. Ale w tej kolasce nie potrzeba przecież platformy. Kierowca wysiada. Kierowca wysiada. Halo. Ale oni nam nie potrzebują. Ale kierowca wysiada. Szanowni Państwo, jeżeli chce skorzystać z platformy, musi dać sygnał kierowcy. No nie wyobrażajcie sobie Państwo, że kierowca na każdym przystanku wysiadał i wyciągał platformę. No i czekał na osobę, która ma wsiąść. Osoba, która ma laskę i ciężko się jej poruszać, a nie ma wózka, powinna się zgłosić do pierwszych drzwi. Można w tym momencie powiedzieć, że wszystkie pojazdy autobusowe są niskopodłogowe. Kierowca ma bezwzględny obowiązek obniżyć podłogę. A tramwaje nie mają takiej możliwości. Tramwaje niestety niskopodłogowe, te, które są, owszem, Bombardier Commander ma platformę już w tym momencie. Proszę bardzo. Dobrze, 52, spokojnie, niepełnosprawnie mają taki rzut, nie da wyjść. Nie jest tak tramwaj. W tramwaju 14 niepełnosprawni mają. A Bombardier 52 nie będzie dostał. Szanowni Państwo, ale proszę, ja wiem, że temat jest ciepły, ale chciałbym, żebyśmy rozmawiali ze sobą, zadawali pytania, próbowali zrozumieć na tyle, ile potrafimy, że tak powiem, się dogadać. Przepraszam, ale pojedynczo. Odnośnie tej technologii prowadzić. Czy możemy prosić o taką informację, ile będzie trwał przejazd włączony? 52, 10 od początku do końca klasy. Pani Grażna. Ja chciałam bardzo zapytać Panie Przewodniczący, co z ceną biletu, ponieważ są propozycje, jeszcze radni miejscy nie zatwierdzili tej ceny, ale jest propozycja normalnie 4 zł, ulgowy 2 zł. Co Pan na to i jakie są Wasze uwagi? Ja mam tylko jedną wielką prośbę. Ponieważ prośba może na przykład spotkać z kwestii związanej. O komunikacji miejskiej, o wszystkich zmianach możemy dodać do rana. Z tego nic nie wyniknie. A ja naprawdę będę za sobą przeprosić do wykazu. Bardzo dobrze. Czy ja mogę zadać? Ja mam tylko zostanie. Super.
Ale mam prośbę. Panie Marku, potrzeby kultury nie można mówić przez cały czas, trzeba pozwolić innym jeszcze powiedzieć. Nie, no powiedziałem, że popieram pana. To jest dobrze, ale chciałbym, żeby nie było bałaganu. Może tutaj pani Agnieszka. Ja chciałam zapytać o taką sprawę techniczną, bo rozumiem, że od 16, tak? 17 listopada wprowadzone są zmiany. I teraz tak, są linie, które jeździły do tej pory jakąś tam trasą, jest dla nich zmiana. Czy one będą przez pierwszy, nie wiem, tydzień z tymi tabliczkami, czy... To znaczy... Po prostu budzimy się 17 rano i mamy wydany nowy układ. I są wszystkie linie zmienione są na trasie właściwej. Dlatego też nie będzie nadzieć nie będzie. Szanowni Państwo, 5 listopada. Ale nie żadne. Dlaczego mamy dawać negatyw na linii, która jest na swojej stałej właściwej trasie? To by było bez sensu, a co tam ale ona od tego dnia jeździ, rozumie inaczej, tak? Nie. Ona jeździ od tego dnia na swojej właściwej trasie. Może uda się uruchomić też już od tego wyszukiwarkę połączeń, żeby nikt nam nie może wyczytać. Każdy pasażer mógł sobie siąść i sobie jak będziemy pojechać. Tam 16 do 50, 60 lat, a mi chodzi o osoby, 60 na przykład, które mogą, bo tam szukać, bo mi jest, ale mogę powiedzieć, że to jak możemy dotrzeć w takiej układzie jeszcze lepiej? Ale w skoro będzie informacja Plus TV, nowa media, co jeszcze? Proszę powiedzieć. Wie pan co? Znaczy dwie rzeczy, po pierwsze na przykład wiaty, tak? To oczywiście będą komunikacje. Na których mogą się pojawić nowe rozkłady. Po pierwsze wiaty, tak? Na których ludzie będą wsiadać. A po drugie większość chyba w tej chwili tych środków transportu ma ten mówiony, tak? No tam mówi, następny gazet dla paradzie. Więc rozumiem, że to jest przepichane skapnąć jak się wsiadło, no ale chociaż tyle, że wsiadam. I na przykład pierwsze to skrzydło od dnia dzisiejszego ta linia ma zmienioną trasę. Tak, nie będzie, bo to jest technicznie niewykonalne. Mieliśmy taki pomysł, chcieliśmy to zrobić, ale to jest po prostu niemożliwe do zrealizowania. Będzie komunikat ogólny, puszczany przez około 3 dni, tak bliżej zmian, na zasadzie wszędzie, gdzie jest odbieranie głosowe, uwaga od 17 listopada, nowy układ linii z komunikacją miejską w Krajowie, proszę szukać informacji. Czy coś jest? Więcej nie możemy powiedzieć, po prostu ludzie nie będą w stanie tego zapamiętać. Tak więc nie ma już możliwości, żeby dotrzeć do jeszcze lepiej. Ja chciałem złożyć wniosek o zakończenie tej dyskusji z takiego powodu, że ona niczego nie zmieni. Powiedziałbym tylko tyle, o czym się nie mówi, że stan finansów Krakowa, jak zresztą w każdej dziedzinie, jest taki, a nie inny i też w jakimś stopniu reguluje taki, a nie inny rozkład jazdy. Trzeba to otwarcie, uważam, powiedzieć, poza tym, że tłumaczymy się innymi powodami. Natomiast wszelka dyskusja to jest wróżenie z fusów. Fakty znamy, możemy sobie w gazecie przeczytać, jak te linie będą przebiegały. Wszystko wyjdzie 17 w praniu, 17 listopada, a nasza dyskusja, poza tym, że po prostu dyskutujemy, nie będzie miała żadnych efektów i żadnego wpływu i żadnych zmian tutaj już te zmiany nie nadzieją. Ja się przychylam. Dlatego proponuję zakończyć teraz. Ale panie, żeby panowie przyszli, to wniosek na żadnych. No to ja pan, dziękujemy, jesteśmy wdzięczni państwu, ale zorientowaliśmy się. Nie mamy żadnego wpływu na to. Panie radny, już pan powiedział, to był wniosek formalny, to moglibyśmy przegłosować. Aczkolwiek tak jak mówię, ja bym przez chwilkę jeszcze pozwolił, mając ograniczony czas pana dyrektora,
te 10 minut jeszcze, które zostało, wykorzystać, żeby inni radni mogli jeszcze dopytać. Czy my mamy zrozumienie? Mówmy o konkretnej rzeczy. Jeżeli rozmawiamy, to rozmawiajmy z kimś, a możemy zmienić się, poprawić. Przepraszam, panie radny, my nie zrobimy tego na jednym posiedzeniu. Jeżeli ktoś przygotował to kilka miesięcy, to my nie wymyślimy nowych rozwiązań. To kilka miesięcy temu to spotkanie zorganizować, kiedy można było jeszcze o tym dyskutować i było to sprawą twardą. Dzisiaj, jeżeli to już jest przysłowiowo pozamiatane, to jaki to ma sens w tej chwili? Zrozumienie, żeby pan rozumiał. Ale ja rozumiem, ja nie potrzebuję więcej. To dziękuję, no to przepraszam, pozwólmy innym radnym zrozumieć. To teraz ci sami nie rozumieją. Proszę bardzo. Dziękuję. Może przegłosujmy. Dobrze, przepraszam, zachowam procedurę. Proszę bardzo, jest wniosek formalny o zamknięcie, rozumiem, dyskusji w tym temacie, tak? Tak. Tak, taki wniosek formalny. Trzeba podziękować panu. Proszę bardzo, dziękuję, ale już wysłuchałem. Dziękuję bardzo, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pani, panów radnych jest za zamknięciem dyskusji w tym temacie? Proszę o podniesienie. Chciałbym, żeby kto jest przeciw? Oczywiście, jak można w kości tak potrafić. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Świetnie, wstrzymujący. A więc dokończymy tą naszą dyskusję, bo to nie sztuka nie mówi, tylko należy się szanować i rozmawiać, mimo że część ludzi jest na tyle mądra i inteligentna, że wszystko za pierwszym razem zrozumie. Proszę bardzo. Tutaj kwestie autobusowe, tak? Rozumiem, że tramwaje żeśmy już... No, mówię szybko, tak? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tutaj podobnie jak w przypadku linii tramwajowej, jeżeli chodzi o takie linie bardziej lokalne, zmian większych nie będzie, powiedzmy. Linia 110, 122, 125, 132, 138 i 182 pozostanie bez zmian. Jeżeli 110, 122, 125, 132, 138 i 182. To bez zmian. To są linie, które pozostaną bez zmian, jeżeli chodzi o przebieg i częstotliwość. Czy się rozkłady jazdy się zmienią? Gdzieś tak 110 minut. Tak jak obecnie możemy przyjąć, że będzie ten sam rozkład jazdy, ale wiadomo, że jakieś tam minuty mogą być przesuwane. To jest wynika z planowania całego systemu. Linia 23. 123. Będzie miała drobną korektę. Mianowicie nie będzie wjeżdżać na pętlę do Sisku. Tylko linia 139 będzie funkcjonować tak jak obecnie, czyli z Mydli do Kombinatu co 15 minut przez cały dzień z dodatkowymi kursami w godzinach 6.38. Tutaj częstotliwość będzie zwiększona na tej linii. To samo dotyczy linii 439, która kursuje obecnie. Tymczasowo jeszcze z dywizją 303 będzie z ulicy Skarżyńskiego jeździć. Również co 15 minut w godzinach szczytów komunikacyjnych. To jest linia uzupełniająca. Sam numer już świadczy o charakterze tej linii 400, to znaczy, że to linia wspomagająca. Będzie miała również dodatkowe kursy w godzinach 6.38. No linia 169 została zlikwidowana, to już Państwo doskonale o tym wiecie. Nie powróci już na trasę. 169. Natomiast jeżeli chodzi o poprawę warunków, to akurat Państwa jest to 153 mnie interesuje, 142. Ale to jest problem, tak. Tak. Linia 501 będzie miała zmienioną pracę od 17. Od 17 będzie jeździć z ulicy Struga, tak obecnie, proszę. 501 z ulicy Struga będzie jeździć tak obecnie aleją Róż, tak? Następnie pod Teatr Ludowy, Obrońców Krzyża, Gorona Hipokratesa, ulicą Broniewskiego, i dalej już na swoją trasę wróci, czyli generał Andersa i dalej w kierunku Gronowic Małych. Proszę wiedzieć, gdzie przystanki będą? Przystanki będą na skrzypcy Żeromskiego, przy Teatrze Ludowym, pod Arką, na Rondzie Hipokratesa i później tak jak obecnie, czyli chyba osiedle lotnisko. Osiedle lotnisko. Czyli utrzymujemy charakter linii przyspieszonej. W dzielnicy nie, bo proszę? Na każdym przystanku staje u nas, rozumiem? Tylko dopiero później pomijam przystanek. Co drugi?
Nie, na co drugi? Na co drugi? Na co drugi? Znaczy przerodzi Hipokratesa, to nie wiem, to na tak rozumiem przez przerwanie. Do jesieni. No nie, Hipokratesa. No do Hipokratesa jest przystanek przed synagogą. Ale przy Wandzie nie będzie stało? Przy Wandzie nie będzie stało? Nie staje obecnie i nie będzie stało. Teraz nie stało, tak? Teraz się nie zatrzymuje i dalej się nie zatrzymuje. 142 linia. Linia zostaje utrzymana na trasie rentownej. Od razu to podkreślam. Zostaje skrócona do dworca Krzyżyna, czyli na odcinku... Do Batowic już nie pojedzie? Nie pojedzie. Z osiedla na Stoku do dworca Krzyżyna będzie kursować. A który pojedzie do Batowic od nas? Zaraz dojdziemy. 153, czyli nie pojedzie. Pojedzie jedna? On się będzie nazywał 193, a do tego za chwileczkę dojdziemy. Do tego zaraz dojdziemy. Pytacie państwo, nie dajecie mi po prostu dokończyć. Nie pojedziemy, bo dojdziemy. Dokładnie. Linia 148 zostaje zlikwidowana. Na 148. Natomiast w zamian za tą linię zostanie przekierowana linia 128. Od ronda Górzeckiego będzie jechać na most Kotlarski, następnie do terminalu przy Powstańcu Wielkopolskim, ulicą Klimeckiego. Oraz zostanie uruchomiona nowa linia wspomagająca, linia 482, która będzie jeździć od dworca w Mistrzejowicach do dworca wschodniego, dokładnie po trasie linii 180. Kolejna... Proszę o 15 minut 30, proszę. Teraz tak, kolejna zmiana będzie dotyczyć linii 152, ale tutaj będzie związana tylko i wyłącznie z częstotliwością. Trasa pozostaje bez zmian, natomiast przez cały dzień linia będzie co 20 minut. Nie będzie już wzmocnień w godzinach szczytu do 15 minut. Mamy świadomość pełną tego, że są duże napełnienia na terenie Nowej Huty, owszem. Natomiast w zamian linia 502 będzie jeździć co 7,5 minuty w szczycie komunikacyjnym i będzie obsługiwana na razie jeszcze nie wszystkimi brygadami, ale większą ilością brygad będzie obsługiwana taborem wielkopojemnym. Czyli autobusami przepływowymi. Ale nie wszystkimi, na razie pół na pół. Po prostu brakuje jeszcze w tym momencie taboru. Teraz tak, linia 153 będzie jeździć, tak jeździ obecnie z osiedla Piastów do szpitala Żeromskiego i następnie będzie wydłużona do pętli w Lesisku. Czyli wraca na swoją starą tamę teraz przed Lasie. Natomiast nie będzie już tych kursów wariantowych do cmentarza w Batowicach, które się nazywały 453. Będzie uruchomiona nowa linia 193, będzie się nazywać. Po trasie linii 153 do osiedla Piastów i tutaj będą mieć wspólną częstotliwość. Nie dublują, absolutnie. Nie dublują, ponieważ linia 153 będzie jeździć z częstotliwością, ściągawkę otworzę, bo nie pamiętam, 30 na 60, czyli 30 minut w godzinie szczytu co godzinę poza to. Natomiast linia 193 będzie jeździć dokładnie z taką samą częstotliwością. Czyli na tym wspólnym odcinku osiedle Piastów Lesisko będzie autobus co 15 minut. Natomiast od osiedla Piastów dalej będzie co godzinę. Ale do Batowic będzie z Piastów, będzie z Lesiska przez osiedle Piastów. Będzie jechał do Batowic. Do Batowic. Ten autobus pojedzie aż do Pętli Przywieczystej, czyli przejedzie ulicą Powstańców, Strzelców, następnie Młyńską, ulicą Pilotów i dojedzie do Legia na Batowic. Ale to nie ma zaznaczone, że te miasto... Nie, nie jest zaznaczone, ponieważ to jest niebieska. Niebieska jest rzeczywiście. Ale nie ma tutaj jednego przystanku, ponieważ on nie będzie kończył nam się do Piastu. Tutaj mamy tylko końcówki, a nie przelotowe linie. Ponieważ nie kończył nam się do Piastu, więc dalej ta niebieska kwestia. Panie, bo pojedź będzie tak, to jest. Nie wiem, to nie wiem.
Ta niebieska taksiaczka, ta miasto, co wyjeżdża, to jest właśnie... Jest, to nie miesiąc. Tak, tak, tak. Tu jest pan. A za 142 autobus to co będzie jechało? Teraz 142. 142. To tylko do 3, a to będzie już nie, tak? A do wartości 193 już. To 3 będzie pani bliżej. Teraz się zliczę, ja dwa rzeczy, żeby mogę częściej. No i pod jedną i pod drugą bramę, co jest najważniejsze. Kolejna rzecz, 150 zbytnie przerobiliśmy, 153 też jest zrobione, 193 jest zrobione. Linia 172 pozostanie tak, jak jest obecnie taki układ, czyli 172 z Bronowic do Alei Przyjaźni, plus tą wzmocnienie super przyspieszoną linią 572. Tak jak teraz, z tym, że linia 572 dostanie dodatkowe przystanki jeszcze na trasie. 703, no znika, no bo to jest linia, która jest w Polsce, czy nie dzisiaj. Komunikacja nocna. Te kursy będą przejęte przez linię 502. Przepraszam. Komunikacja nocna zostaje taka. Ja mam bardzo bym prosił, żebyśmy nie szyszy, bo kończy się czas. Moje, znaczy tak, część zmian tych autobusowych bardzo mi się spodobała, ale w sprawie linii 139 mam takie, moim zdaniem, zastrzeżenie. 139 wówczas, że na większej części jeździ wspomagany przez 439 i przez 169, czyli de facto na przystanku, na którym ja wsiadam pracę, na Dunikowskiego tutaj. Miałam do wyboru 3 autobusy, którymi mogłam dojechać. W tej chwili został mi jeden. Gdyby jeszcze on nie jeździł częściej, rano, proszę mi wierzyć, ja wsiadam do autobusu, już nie mówię o miejscu siedzącym, jest dzień, piątek na przykład, gdzie jest później, ale są dni, że jest ciężko wsiąść. Stąd nie bardzo rozumiem, że jesteś w stanie może zrozumieć jeszcze to likwidację tej 169, ale utrzymanie 439, tylko że skierowanie go w inną stronę, powiem szczerze, ono jest skierowane w to miejsce z tego powodu, że to też ludzi zakończy swój dzień. Linia 439 wspomaga linię 139, tak naprawdę to tak musimy z powodu tego miejsca. Będzie coś się zmieniło. Nie mówię, że ta będzie dokładnie, ale w tym kierunku będziemy zmierzać. Będzie tego punktu trochę dosyć więcej, natomiast będzie wzmocnienie... 15, 17 spokojnie. Ale nie mamy w tym momencie linii 51 jeszcze. To będzie miała większość. Może wrzucia atrakcyjna i wrzucia szczególności na końcu krzyża. Może tam bardzo dobrze Jak spotkaliśmy tam Państwo, mieliście pomysł likwidacji linii 501, 502. Myśmy to argumentowali, że to jest jedyna alternatywa dla studentów, którzy jeżdżą 139 na Uniwersytet jecha i inne uczelnie. Czy możemy być pewni, że te linie bardzo ważne dla naszej dzielnicy zostaną przyszłościowo? Czy Państwo czy planujecie jakieś zmiany w tym linii 501? Nie, nie planuję. Jeżeli się okaże, że ten układ, który tutaj został zaproponowany,
dopracowany, zaprojektowany, będzie nam pracował dobrze, będzie efektywny, to nie będzie zmiany za rok, za dwa, za trzy, za pięć. To będziemy tutaj mówić o takich korektach ewentualnie, które tak naprawdę mają miejsce cały czas. Natomiast to będzie tak zwana postawa. I drugie moje pytanie, bo z Państwa pewnie zostajecie przy tej opcji, że jeżeli jest tramwaj, to nie będzie autobusu i podobnie. Jak jesteście przygotowani na awarię tramwaju, które od razu korkują całe linie? To jest procedura, która od kilkudziesięciu lat, że tak powiem, jest przerabiana, jeżeli jest od nowa, to nie musimy tutaj nic planować i wymyśleć nadzwyczajnego, jeżeli jest tak zwany już zapalny kataklizm, czyli tramwaje w ogóle nie jeżdżą. Gdzie się nazywa? Procedura, postawione są wszystkie autobusy rezerwowe, plus są ściągane posiłki z linii. Czyli zabieramy po jednym, powiedzmy, autobusie z linii takich magistralnych, te 139, ciężko, ale na przykład z 501, no i to jest ten sposób obsługiwany. Dziękuję bardzo. Pani Rada Miro, tak? Nie chciała? Ja? Nie, nie. Chciałem dowiedzieć. Jeżeli nie ma, tak? Pan Tomek, bardzo proszę. Rozumiem, że były robione jakieś badania odnośnie drożności teraz tych dróg wszystkich, bo zwiększamy, czy na samym początku Pan powiedział, że wzmacniamy komunikację torową, ale ja widzę, że tutaj wzmocniliśmy wszystko, tylko nie komunikację torową, tylko autobusową. I teraz przyjechać samochodem. Dlaczego Pan Mówkę zostawia znowu? No bo proszę Pana, znowu widzę, że wzmacniamy 107 dróg, jakiś autobus to jeździ. Za dziewięć lat będzie tego, do tego jeszcze będzie przewuchowy. Więc dla mnie to jest, to znaczy, zupełnie w innym kierunku trzeba połączyć. Tym bardziej, że rozwinęliśmy linię, tak, że nie będziemy się podzielić. Zresztą przełożona nie wiem, że to się zwiększa. Mam na myśli całą sieć. Ja jako zarządzający transportem w Białym Mieście nie patrzę na ulicę w obrocie krzyża, tylko patrzę na całą sieć. Ale mam prośbę, przepraszam. Proszę Państwa, 3 minuty. Rozumiem, że nie było takich badań drożności drogi, żeby się tam ten co częściej jeżdżący większy autobus nie zakorkował na mnie. Ale nie rozumiem za bardzo Pańskiego pytania. Czy długo jest jeszcze od nas pojawił do tego? Tak. Potem możemy to oddać, tak? Wolałabym dzisiaj, ale co? No dobrze. Jeżeli panowie oddadzą, to oczywiście jest dobrowolna, więc serdecznie możecie Państwo panowie nie wypełniać się tutaj. Tak? Panie radny, w mieście funkcjonuje świnka. Może u nas też robimy świnkę. Radni, którzy będą upominani częściej niż dwa razy przez przewodniczącego, mają okazję wykazać się finansowo do świnki, bo inaczej porządku nie będzie. Uczmy się kultury. Ja rozumiem, że tutaj część osób jest niezainteresowana tym tematem, ale obowiązuje nas pewne zasady. Szanowni Państwo, ja chciałem podziękować Panu Dyrektorowi i tutaj pracownikowi Zenitu za pomoc i odpowiedzi na te nasze pytania. Ja rozumiem, że 17 listopada będzie pewien test, ale do tego testu, no tak jak mówię, w każdym innej dziedzinie trzeba podejść otwartym umysłem. Musimy mieć tego świadomość, zarówno Państwo, jak i my, że pierwsze 2-3 tygodnie, może nawet miesiąc, będzie naprawdę bardzo ciężko. Bo ludzie tego się muszą nauczyć. W przypadku wprowadzenia większych zmian w 1999 roku była ostatnia marszalizacja w Krakowie. Zapewne wszyscy ją doskonale pamiętamy tutaj. 3 miesiące nie mogli poradzić z tego jeszcze. Nie mogli zrozumieć pewnych kwestii. A teraz proszę cię samą osobę zapytać, absolutnie robi granicę wprowadzenia na świecie transportu zbiorowego. Tak więc mamy tego świadomość, natomiast zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby informacja była jak najlepsza i żeby przed dniem uruchomienia tego nowego układu dotarła ona do wszystkich. Mamy nadzieję, że ta wyszukiwarka nam bardzo dużo pomoże, natomiast będą informacje. Ktoś, kto będzie zainteresowany i będzie chciał dotrzeć, będzie miał naprawdę wiele możliwości. Ostatnie krótkie pytanie chciałbym tylko powtórzyć. Co do komunikacji nocnej? Czy tam się bez zmian? Nie, komunikacja nocna to jest jeden z etapów tych zmian, które tutaj wprowadzamy, natomiast w związku z tym, że nie chcieliśmy jej 17 listopada uruchamiać, bo dosyć duża grupa studentów przybyła do nas 1 października,
No nie ma co ukrywać, no to jest główny klient, jeżeli chodzi o komunikację nocną, dlatego też wprowadziliśmy ją przed pierwszym październikiem. Także to są już zmiany docelowe i tak ten układ będzie. Czy już jest to, co jest? Docelowo to już mamy. Ale tutaj jesteśmy blisko kasy na nogach. Dziękuję bardzo jeszcze raz. I może chwileczka taka przerwy, żeby jakoś się pożegnam i za chwileczkę zdawiamy nasze obrady. Dobrze? Bo materiały są.